Witam Państwa bardzo gorąco w ostatni dzień roku 2015. Ewelina Włodarczyk, zapraszam na InfoLipno. Dzisiaj w serwisie. Dzieciaki tworzyły animację poklatkową. Lipnowski Klub Nemo zaprasza na zajęcia. Święta, święta i po świętach. Jak było w Lipnie? Budżetowe poprawki w powiecie. Na co pieniądze przeznaczą w mieście? Podsumowanie roku 2015. W ramach projektu Wędrujące Ale Kino 17 i 18 grudnia Miejskie Centrum Kulturalne gościło animatorów z Poznania. Podczas trwania zajęć dzieci z lipnowskich szkół miały okazję bezpłatnie obejrzeć na dużym ekranie filmy dostosowane do każdej grupy wiekowej. Grupka uczniów regularnie uczęszczających do kina na Wojka na zajęcia z edukacji filmowej przeżyła niezapomnianą przygodę ze światem filmu animowanego. Podczas warsztatów animacji poklatkowej uczestnicy poznali pracę animatora od podszewki. Stworzyli swoje postacie, scenariusze, już by w końcu ożywić je na planie filmowym. Rolę pierwszoplanową zagrała w warsztatach plastelina. To są warsztaty w ramach Wędrującego Ale Kina, gdzie jeździmy po Polsce, po mniejszych miejscowościach z filmami, a przy okazji prowadzimy warsztaty z animacji poklatkowej. Tym razem to jest plastelina i jesteśmy w Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie dzisiaj. Więc najpierw tworzymy taki mały scenariusz, a później mamy dwa profesjonalne stanowiska, gdzie dzieci mogą spróbować tworzyć swoją własną historię na oczach kamery, a właściwie aparatu. I to jest tradycyjna metoda poklatkowa, gdzie robimy zdjęcie po zdjęciu, ruch po ruchu i potem składamy z tego film. Teraz jest okres świąteczny, jest też taki gorący, zajęty, ale myślę, że w przeciągu jakoś tygodnia, dwóch będzie gotowy film. Zajęcia nie tylko wzbogaciły wiedzę na temat tajników animacji poklatkowej. Były również okazją do rozwinięcia wyobraźni, odkrycia nowych możliwości twórczych czy pracy w grupie. Klub Pływacki Nemo działa w Lipnie od niespełna roku. Na basenie miejskim zrzesza grupę 25 młodych sportowców, którzy potrafią pływać co najmniej trzema stylami. Nasze zajęcia odbywają się na razie trzy razy w tygodniu, po półtorej godziny. Mam nadzieję, że troszeczkę zwiększymy nasze ilość zajęć. Celem klubu jest reprezentowanie naszego miasta w zawodach pływackich nie tylko w powiecie czy województwie, ale również na terenie całego kraju. Przeżyliśmy w zawodach we Wrocławku, w Toruniu, w Brodnicy, w Grudziądzu. I teraz ostatnie zawody w Elblągu, gdzie zdobyliśmy szereg medali w ciągu tych kilku zawodów. 18 medali żeśmy zdobyli. Ostatnie zawody, jakich uczestniliśmy, to mikołajkowe zawody o puchar urodzinowy Otyli Jędrzejczak w Elblągu. I tam nasze dzieci bardzo fajnie wystąpiły, zdobyliśmy dwa medale. Nemo jest otwarty dla wszystkich dzieci, które potrafią pływać i chciałyby rozwijać swoje umiejętności, brać czynny udział w zawodach i reprezentować nasz region. Zachęcamy młodzież, dzieci do naszej sekcji. Oczywiście jest to sekcja pływacka, gdzie muszą być, dzieci muszą umieć pływać, przynajmniej trzema stylami, dlatego chętnie widzimy w naszych szeregach dzieci, które mają taki potencjał i będą z nami współpracowały. Treningi są bardzo trudne, ale nie są też takie wymagające, bo zawsze na nich dobrze ćwiczymy i dają nam efekty później na zawodach. Aby zapisać dziecko do klubu, należy skontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lipnie. Polacy uwielbiają obchodzić święta Bożego Narodzenia. Tradycje tego pięknego i rodzinnego święta, upamiętniającego narodziny Jezusa Chrystusa, kultywowane są od pokoleń. W prawie każdym polskim domu w tym wyjątkowym czasie nie może zabraknąć choinki, opłatka, kolęd i prezentów. Także lipnowianie należycie obchodzą owe święta, dzieląc się opłatkiem przy wigilijnym stole i uczestnicząc w pasterce. W kościołach parafialnych można pomodlić się przy żłobku Jezusa, a na placu Dekerta poczuć świąteczną magię migoczących lampek. Niewątpliwie minione święta były dla wszystkich mieszkańców Lipna czasem wyjątkowym, który przyniósł wiele radości, rodzinnego ciepła i spokoju. 29 grudnia odbyła się 12. sesja Rady Powiatu w Lipnie. Było to spotkanie podsumowujące miniony rok budżetowy. Na chwilę obecną, na godziny poranne mogę powiedzieć, że budżet jest naprawdę bardzo dobry. Zamyka się z prawie milionową
nadwyżką budżetową, co prawda do realizacji pozostały jeszcze trzy dni, bo do godziny 11.30 do 31 grudnia ta realizacja jeszcze będzie następowała. Myślę, jak i również tutaj zarząd, który tak hojnie postępuje w stosunku do wszystkich pracowników, gdzie w ostatnich dniach jeszcze przedświątecznych pracownicy wszystkich jednostek otrzymali chociażby na taką malutką choineczkę czy malutkiego karpika. No też to jest, myślę, że dosyć ważne, ponieważ zawsze człowiekowi tych pieniążków no nigdy nie za wiele. Podczas sesji poruszono także tematy realizacji przyszłorocznych inwestycji, takich jak transportu publicznego czy mini obwodnicy. Więcej na ten temat powiedział przewodniczący Rady Powiatu Rafał Wiśniewski. Dzisiejsza sesja była dość krótka, bo to tylko w sumie, tak jak można powiedzieć, czyszcząca, podsumowująca cały rok. Wiadomo, że może dzisiaj nie było jakichś, nie wiem, bardzo ważnych uchwał, ale między innymi pan starosta wspomniał o transporcie. Jest nowy twór, który będzie powstawał na dawnych, do tej pory było tak, że PKS-y, właściwie Kujawski Transport, pełnił transport u nas tu w powiecie, a teraz musimy my zadbać i mamy nadzieję, że powstanie nowa spółka, własność powiatu. Co do jeszcze ważnych takich decyzji, które były może nie dzisiaj podejmowane, ale wcześniej, ale też były przez pana starostę jak gdyby wspomniane, to przetargi na drogi, między innymi ta mini obwodnica, tak ważna dla miasta Lipna, bo myślę, że transport odciąży tu Lipno i będzie dużo, dużo mniej samochodów, a na pewno tych ciężarowych, które jeżdżą w kierunku Płocka i Torunia. No i na koniec jeszcze były plany pracy komisji stałych, plan pracy komisji rewizyjnej, także to takie, jak gdyby można powiedzieć, służbowe sprawy dotyczące przyszłego roku. 17. sesja Rady Miejskiej była ostatnim w tym roku spotkaniem radnych w ratuszu. Była to sesja wyjątkowa, ponieważ nie tylko ustanowiono na niej budżet na rok 2016, ale także przyznano jeden z tytułów zasłużonemu dla miasta Lipna i udzielono zgodę na nadanie imienia Doroty Gellner Przedszkolu Miejskiemu nr 3 w Lipnie. Ten najważniejszy punkt, jakim jest budżet, omówił pokrótce burmistrz miasta Lipna Paweł Banasik. Bardzo dużo pieniędzy wydajemy na oświatę, około 17 milionów, na opiekę społeczną około 13 milionów. Na inwestycje w tym roku pozostaje niewiele. Będziemy starali się przygotować wszelką dokumentację i te większe inwestycje będziemy realizować w 2017 roku. Jak pamiętamy, sprawa nadania tytułu zasłużonego dla miasta Lipna Wiesławowi Białusze była kontrowersyjna i dyskutowano o niej bardzo burzliwie podczas sesji. Na 16. sesji Rady Miejskiej radni większością głosów podjęli uchwałę o przyznaniu owego tytułu, a zasłużony oficjalnie otrzymał tytuł w dniu 30 grudnia 2015 roku. Paragraf pierwszy. Nadać tytuł zasłużony dla miasta Lipna panu Wiesławowi Białusze. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, sposób zwyczajowo przyjęty. Przewodnicząca Rady Ewa Urbańska. Bardzo mi miło. Mój kolego, mój dawny zwierzchniku, jak tu podkreślają wszyscy, bardzo mi z tego powodu miło wręczyć taką piękną nagrodę, jak zasłużony dla miasta Lipna. I przy tej okazji życzyć dużo zdrowia, szczęścia, zadowolenia i tak jak w gazecie się pan wypowiedział, pociechy z tego maleńkiego, który się nam w rodzinie urodził. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, drodzy lipnowianie, jest mi niezmiernie miło, że 30 grudnia bieżącego roku obdarowano mnie zaszczytnym tytułem zasłużony dla miasta Lipna. Składałem już publicznie z trybuny na forum wszystkim podziękowania i jeszcze raz wszystkim się kłaniam, bo słowo dziękuję nie jest mi obce, posługuję się nim bardzo często. Dziękuję też wszystkim moim znajomym, dawnym współpracownikom, bo bez tego tytułu też by nie było, bo tytuł zasłużony dostaje się za jakieś zasługi. Te zasługi też nie są jednoosobowe. Miałem szeroką rzeszę wspaniałych przyjaciół, ludzi do tego, aby zdaniem wielu gremiów zasłużyć na ten tytuł. Jak już powiedziałem, jestem niezwykle dumny, szczęśliwy. 2015 rok
będę bardzo miło wspominał, bo 2 miesiące z kawałeczkiem urodził mu się pierwszy wnuk, Leon, którego dzisiaj właśnie w domu goszczę i po tej uroczystości zaraz śpieszę do niego. A wszystkim mieszkańcom na nowy rok 2016 życzę dużo zdrowia, ciepła, uśmiechu, pomyślności i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Koniec roku to wyjątkowy czas, który zmusza do podsumowań minionych miesięcy wytężonej pracy i rozwoju. Co się wydarzyło w lipcu w roku 2015? Jakie zmiany zostały wprowadzone? Co świętowaliśmy wspólnie? Co udało się zrobić? Zapraszamy na krótkie sylwestrowe podsumowanie. Zaczynamy od zmian, jakie dokonały się na ważnych stanowiskach w mieście. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji dyrektorem został Krzysztof Spisz, a w szpitalu funkcję koordynatora oddziału dziecięcego przejął doktor nauk medycznych Jarosław Cielecki. W Radzie Miejskiej także pojawiły się zmiany. W wyniku wyborów uzupełniających funkcję radnego pełni od czerwca Kamil Komorowski. Nasze miasto odwiedził także ówczesny kandydat na prezydenta RP Andrzej Duda, który urząd prezydenta naszego kraju sprawuje od 6 sierpnia, a wybory prezydenckie wygrał również w lipcu, uzyskując ponad 50% poparcie. W naszym mieście nie zabrakło także szeregu imprez kulturalnych, które odbywają się każdego roku, a są nimi m.in. przegląd twórczości filmowej Pola i inni, Dni Lipna, przegląd twórczości poetów piosenki oraz Festiwal Lipa. Równie dużą popularnością cieszą się wydarzenia sportowe, takie jak Mistrzostwa Polski Strefy Północnej w motokrosie, biegi uliczne, mecze klubu LKS Mień Lipno i inne rozgrywki organizowane przez MOSiR. Lipnowianie mają także wielkie i otwarte serce na drugiego człowieka. W roku 2015 odbyły się liczne spotkania, na których zbierano pieniądze lub organizowano pomoc dla osób potrzebujących. W tym miejscu można wspomnieć o magicznym koncercie Zakochani w maju, głośnej akcji dla Sławka, podczas której 180 osób zarejestrowało się do bazy potencjalnych dawców komórek macierzystych, czy też niedawno zakończonej zbiórki pieniędzy dla małej kikolanki Asi Lisieckiej. W lipnowskim kalendarzu nie zabrakło także obchodów ważnych uroczystości i jubileuszy, którymi są święta majowe, listopadowe, a także 35-lecie Solidarności czy też ćwierćwiecze samorządności. Ważnym wydarzeniem było także 55-lecie spółdzielni mieszkaniowej i 70-lecie zespołu szkół technicznych. Oczywiście należy pamiętać o różnorodnych akcjach, które często organizowały poszczególne placówki, szkoły i stowarzyszenia. Na przykład pielgrzymka do Lichenia, Biały Marsz, Narodowe Czytanie Lalki, Zryw Wolnych Serc. W Parku Miejskim nagrano nawet teledysk do piosenki Jacka Cudnego Ruchy Ruchy, w którym wystąpili uczniowie lipnowskich szkół. Warto podkreślić również, że w Lipnie wiele się zmieniło przez ostatni rok, także pod względem wizualnym. Szereg ulic zyskało nową nawierzchnię, zbudowano kładkę, zainstalowano lampy LED-owe, monitoring, powstała pełnowymiarowa hala sportowa przy zespole szkół, a także rozpoczęto pracę przy nowym centrum Lipna, które ma zrewolucjonizować wygląd targowiska miejskiego, a na czas świąt bożonarodzeniowych na placu Dekerta pojawiły się przepiękne iluminacje świetlne. Korzystając z okazji, chciałabym złożyć Państwu życzenia. Niech nowy rok przyniesie Wam spełnienie najskrytszych marzeń i ogromne powodzenie. Niech sprawi, że radość i pogoda ducha nie będą Państwa opuszczały nawet na krok. Życzę Wam także, abyście cieszyli się dobrym zdrowiem i zawsze mieli dużo powodów do radości i uśmiechu, a nowy rok niech będzie lepszy od poprzedniego i troszeczkę gorszy od następnego. Oby sylwestrowa noc była dla Was niezapomnianym i wspaniałym przeżyciem. Do siego roku!